Dzień dobry, witam w poniedziałek, drugi tydzień urlopu. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, drugi tydzień spędzamy gdzie indziej niż w Rzeszynie. Jadę na Mazury. Pole namiotowe nazywa się Binduga 69. To jest miejsce, w którym byłem 2 lata temu pod namiotem, było całkiem przyzwoicie. Od 2 dni próbuję się tam dodzwonić i zapytać się, czy jest miejsce. Bezskutecznie niestety. Także co? Tradycyjnie bankomat, stacja benzynowa i startuję. Tak się zastanawiam, czego mogłem zapomnieć? Czy mogłem zapomnieć wszystkiego? Czego zapomniałem? No jestem na miejscu, miejsce znalazłem i tak naprawdę jest praktycznie to samo co wtedy. Może 3-4 metry w bok jestem bardziej, także super. No teraz to co najgorsze, trzeba próbować rozłożyć namiot. To będzie zabawa. Nie było tak źle. Topik stoi. Środek jest też już wpięty. Teraz jeszcze tylko podłoga. I można rzucać wszystkie bety do środka. Elegancko. Obóz rozbity. Co wy na to? Tu będzie kuchnia. Tu będzie spiżarnia. A tu sypialnia. A to wszystko ogółem to będzie mój salon. Woda się gotuje. Będzie kawka. Coś na szybko do zjedzenia. No i jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. Muszę gdzieś zawiesić prysznic turystyczny. Nie żebym się tutaj prysznicował, ale zawsze będzie do umycia naczyń czy czegokolwiek innego woda. Szybciutko się to zadziało. Aha, a jakbyście się pytali, czego zapomniałem, to już wiem. Ja wiem, że tak się da spać, ale miałem sobie zabrać normalną poduszkę do spania. Wieczorem jeszcze o tym pamiętałem i przypomniało mi się, jak pompowałem materac, że nie ma poduszki. Będę spał na tych małych turystycznych, zobaczymy, czy tak się da wyspać w ogóle. Prysznic założony. No nie będę się tu kąpał, ale naczynia można myć. Albo opłukać ręce. No teraz idziemy nad jezioro zobaczyć. Chodzi wieczór, grille już się palą. Ja grilla mam, ale dzisiaj akurat nie będę grillował. Ale idę zobaczyć do sklepu, co tutaj można ciekawego kupić. Co prawda prowiantu mam tyle, że mi starczy do piątku na pewno, ale przywiozłem takie rzeczy, których nie trzeba trzymać w lodówce. Bo tutaj lodówki nie ma. Ale zobaczymy, że jest jakaś kiełbasa w tym sklepiku, coś takiego, co by można było faktycznie kupić i potem sobie na grillu zrobić. Akurat kiełbasy na grilla nie było. Nie było dlatego, że nie ma, czy dlatego, że się skończyła, no tego nie wiem. Ale spoko, bo nie ma żadnego ciśnienia. Kolacja gotowa. Jajeczka, pomidory, chlebek. Kawka w kubku, lodyna.
keczup, sól i pieprz. Nic więcej do szczęścia nie trzeba. No dobra, no to pierwszy dzień możemy uznać za zaliczony. Jest godzina 21.30. To nie to samo, co miejscowość czasowa, która o godzinie 21.30 dopiero zaczyna żyć. Tu już jest ciemno, jesteśmy w lesie. Palą się tylko światełka w namiotach. Więc dzień kończy się wcześniej. Ale i dzięki temu może się wcześniej zacząć. Dlatego jutro planuję wcześniej wstać, szybko wypić kawę, zanim jeszcze zjem śniadanie i iść z wykrywką do wody. I z wykrywaczem do wody, z sitem, zobaczyć, czy uda mi się tutaj cokolwiek znaleźć. To będzie pierwsze poszukiwanie we wodzie. Zawsze chodziłem tylko po plaży. Więc nie wiem, czego się spodziewać. Zobaczymy. W każdym razie dzień gospodarczy, dzień administracyjno-logistyczny pod tytułem przyjechałem i rozkładam się uważam za zakończony i dobrze zorganizowany. Zapomniałem jak na razie tylko o dwóch rzeczach. O dużej poduszce do spania i jakiejś szklance, żeby można było sobie nalać coli na przykład, a nie tylko kubka do kawy. No i mam nadzieję, że lista rzeczy, których zapomniałem, na tym się właśnie zakończę. Czas spać. Dobranoc. Do zobaczenia jutro rano. Pierwszy poranek. Dzień dobry. Spało się super. Trzeba stać się ogarnąć. Poranna kąpiel zaliczona. Kosztowało mnie to 2 zł. Ale naprawdę tego potrzebowałem. I co? I teraz czas na przygotowanie sobie śniadania. Idziemy robić. Śniadanie przygotowane. Jajecznica i chlebek. Wiem, że się powtórzę, ale takie zwykłe, codzienne jedzenie na dziko smakuje cudownie. Godzina 9.30. A ja już mam fajrant. Leniwy dzień drugi. Dzieje się niewiele. Ale jestem tutaj po to, żeby robić jak najwięcej niczego. Żeby po prostu odpoczywać. Z zajęć, które muszę zrobić, na pewno muszę sobie coś zjeść. No i dzisiaj będzie kaszotto. Z pulpetami w sosie pomidorowym. Cymes. Czekam aż gotuje się woda. Soczewica z kaszą. Jak się zagotuje, potem przelejemy to do garnuszka. Dołożymy tej kaszy i będzie git. Chłopcy kisze podgrzewają. Chyba z drugiej strony też nie jestem pewien, ale to stoi wyjątkowo. A tu jest moja kasza z soczewicą. Jedzonko gotowe. Szamiemy. Leniwy dzień numer 2 zbliża się do końca. Dzień numer 2, ale tak naprawdę pierwszy pełny dzień.
No i był tak leniwy, że szczerze powiem, to ja nie wiem, czy ja będę w stanie uzbierać 5 minut filmu, żeby cokolwiek wam pokazać w tym odcinku. Wstałem o godzinie 7 i zrobiłem śniadanie. Poszedłem na chwilę na plażę z wykrywaczem. Tak jak wspomniałem, pierwsze szukanie we wodzie, no i z tym sitem ciężko. Nie myślałem, że będzie aż tak źle. Nie zniechęcam się, stwierdzam po prostu fakt. Potuptałem chwilę po plaży, po plażuni malutkiej. Tam też parę złotych padło. Wróciłem potem do namiotu i co? Krzątałem się koło namiotu, oporządziłem go sobie, posprzątałem, pozamiatałem. Okopałem go dookoła, tak jak powinno to być zrobione. Położyłem się na chwilę, żeby pooglądać sobie jakieś filmy na YouTubie, między innymi Złomnika. I zasnąłem, tak było błogo. Potem wstałem, zrobiłem obiad, to też widzieliście. Po obiedzie stwierdziłem, że odpocznę. Położyłem się na chwilę i zrobiło się tak błogo, że znowu zasnąłem. Ale w końcu po to jestem pod namiotem, żeby robić nic. Więc pomimo tak spędzonego dnia nie mam sobie nic do zarzucenia. Odpoczywam. Tym razem był to kompletnie bierny odpoczynek. Jutro na pewno będę bardziej aktywny. Może więcej pochodzę po tej plaży, może więcej pochodzę na wodzie. I na pewno uda się nagrać więcej materiału, żeby zrobić z tego kolejny film. Przejdę się jutro po całym ośrodku i ponagrywam to, jak to miejsce wygląda. Generalnie las z pozostawionymi namiotami i jeziorem, ale przejdę się po całości i pokażę wam, jak wygląda camping Binduga 69. A tymczasem chyba się już pożegnam. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia jutro u dnia drugiego pełnego, a trzeciego w ogóle. Dzień dobry, w środę. Spało się dobrze. Ale trzeba wstawać. Jest godzina 7:30. Śniadanie dnia trzeciego gotowe. Kanapeczki. Kawka. Szyneczka i pasztet. Przystępujemy do spożycia. Idę sobie na sąsiednie pole namiotowe zobaczyć do tamtego mikrosklepiku. No, wydaje mi się, że jest troszeczkę lepiej wyposażony. I tak sobie rozglądam się po tym polu. Patrzę, jakimi samochodami ludzie przyjeżdżają. No i stwierdziłem, że zrobię konkurs na najmniejsze auto, jakim ktoś przyjechał pod namiot. No i generalnie jak na razie najmniejsze samochody, czyli tam najmniejsza klasa samochodów, to są standardowe hatchbacki. To jest takie auto, jak ja przyjechałem. Tam jest Kia Ceed, widzę. Golf, szóstka. Hatchbackiem da się przyjechać pod namiot. Niekoniecznie wcale z trumną na dachu. Zaczęło sobie padać. Popadało. Schłodziło się powietrze. Deszcz się uspokoił. Kropiło. I to tak naprawdę chyba kropiło tylko to, co leciało z drzew. Chmura zawróciła. Ile już od dobrej godziny. Nie robię się bał. Nie wiem, nie zaleje coś takiego. Ale już bym mógł przestać. Przestaje padać chyba pomału. Idziemy zobaczyć, jak wygląda.
nic nie przemokło. Hamaczek się trochę zmógł, no ale niestety nie chciała mi się go zwijać, cienki jest w wysku. Z namiotem git, więc jednak dobrze go postawiłem. Idę zobaczyć nad jeziora. Burza generalnie nie chce odpuścić i cały czas ją gdzieś tutaj słychać w pobliżu. Cały czas krąży. Z tych chmur to wcale nie wygląda tak, jakby się już wypadało. Tam jest cały czas bardzo ciemno. Kurde, tam jest naprawdę ciemno, w cholerę. Ludzie sobie weszli na pomost patrzeć na deszcz. Oj, tam bardzo mocno jeszcze widać. Nie wiem, czy ta kamera uchwyci. Ale stanę tak, żeby było o, centralnie na wprost tego domku do góry. O, o, o. Widać, jak tam leje. Czerwony rower wodny, centralnie nad nim też widać, że leje. Po tamtej stronie się jeszcze błyska. Burza cały czas gdzieś tutaj krąży w pobliżu i nie chce odejść. Na otwartej przestrzeni już nie pada, a pod drzewami już cały czas kapie. Cały czas sprawia wrażenie, jakby jeszcze padał deszcz. A już po deszczu. Mam nadzieję, że ostatecznie. Bo chciałbym rozpalić grilla. Tam już też trochę spada, widzę. Kolejnie. Ja go sobie zacznę skręcać. Ale z samym rozpalaniem no się jednak jeszcze powstrzymam. Bo tam deszcz naprawdę nie może się zdecydować, czy odejść, czy zostać. Godzina 22.30. Deszcz pada nieprzerwanie od 5 godzin chyba. Raz mocniej, raz słabiej, ale pada cały czas. Na pewno się będzie fajnie zasypiało przy czymś takim, ale dobrze by było, żeby rano już przestało padać. W namiecie obok jeszcze się ludzie świetnie bawią. Słychać w tle też burzę, która nie chce odejść i krąży tutaj cały czas. Najważniejsze, ten intensywny deszcz przestał padać. I teraz tak po prostu sobie pada. Dobrze się będzie spało przy szumie i dźwiękach deszczu stukającego namiot. No ale rano fajnie by było, jakby już nie padało. Witam dnia czwartego. Pobudka o godzinie 6.30. Już jestem wykąpany i ubrany. Trzeba troszeczkę ogarnąć namiot i wczorajsze. Wlegnę jeszcze. Krajobraz po burzy. Zobacz. Wszyscy jeszcze śpią. Dzień dobry. Namiocik sprawdził się bardzo dobrze. Nic nie przeciekło. Jedyna woda, która się gdzieś tutaj wdarła. Tylko dlatego, że po prostu wychodziłem w nocy kilka razy, podnosiłem płachtę i za każdym razem coś tam spłynęło. A niestety stoję na lekkim spadzie i sobie gdzieś tam spłynęło dalej. Ale to kompletnie nic. Naprawdę się spisał bardzo dobrze. To wygląda, jak jest tak cicho i spokojnie jeszcze. No jak już idę, to nie pójdę od razu do namiotu, tylko zajdę sobie zobaczyć nad jeziora, jak wygląda. Jest 6.40, o 7.00
parę minut po siódmej to już będzie normalny gwar. Albo szacowanie szkód po ulewie. Czy no nie była ulewa, ale długo padało po prostu. Nie jakoś specjalnie intensywnie, ale jak zaczęło około 18, to skończyło chyba o 4 rano. Wspiąłem się na wyżyny lenistwa. Tak se leżę i oglądam film, ale nie chcę mi się go trzymać, więc położyłem u góry telefon na moskitierza i tak se oglądam lenistwo level master. Tutaj spaceruję sobie od dłuższego czasu. Jurka. Chodzi sobie pomiędzy samochodami, pomiędzy namiotami, się nie boi w ogóle. Śledzę sobie na mapie, gdzie są moi goście. Według mapy zostało już naprawdę niewiele. Kilometrów. No czyli myślę, że w ciągu 10 minut powinni dotrzeć. Także ja pomału się przemieszczę na bramę, żeby ich przywitać i pokazać im, gdzie mają podjechać, jak spróbować ustawić auto. Dojechali. Nie było lekko chyba. Dzień dobry, 50 zł wjazd, a dalej będziemy rozmawiali. No albo sobie staniesz tak tutaj do końca, albo spróbujesz się jeszcze tyłkiem wywrócić, żeby być tylnymi drzwiami do namiotu. No i dobra, i mamy zaparkowane. Będziemy mieli okazję podziwiać kampera własnej roboty i wszystkie rozwiązania techniczne, jakie się w nim znajdują. Najważniejsze, że do spania wystarczy. No, praktyczne. Smart. Zresztą nie jesteśmy tutaj, żeby pić kawę albo herbatę. No czuję tak. Smak wódki, czyli że coś dobrego, jak mówił Wiesław Szywka. Kiełbaska się już robi. Stół pokażę szybko, żeby nie było widać, co tu stoi. O, dobra, już. A tu uczestnicy kolonii. No dobra, dzień czwarty zakończymy na leżąco już. Co prawda jeszcze nie w stroju śpiącym, ale już prawie. I co, jak widzieliście, przyjechali goście w czwartym dniu. Więc dzisiejszy dzień był spędzony na biesiadowaniu, na grillowaniu i popijaniu. Jest godzina 23:40. Czas najwyższy kłaść się spać. Witam dnia 5. Ściele sołuszko. Bo tam już czekają goście, telewizja i przedstawiciele. Trzeba wyjść z namiotu.
i zacząć przygotowywać śniadanie. Jo. A co, myślisz, że tam ktoś jeszcze leżał ze mną? Nie, to co może leżeć? Śniadanie dnia 5. Jajeczniczka, pomidory, ogóreczki. Znakomite towarzystwo. Teraz to smakuje. Wyszliśmy na spacer pośniadaniowy. Uszliśmy 100 metrów i już zaczynają kwinkać. Jeden się rozbiera, drugi w telefonie szuka drogi powrotnej na mapie. Słabo. Taternicy zasrań. Obraliśmy sobie ambitny cel. Obchodzimy jezioro dookoła. Nie wiem, czy tam na wprost będzie widać. Akurat nad kaczkami, które przepływają w tej chwili, jest ośrodek, który z naszej plaży jest widoczny w prostopadle. Czyli nasz ośrodek jest gdzieś tam za tym zakrętem. A my chcemy obejść całe to jezioro. Według obliczeń to będzie około 12 km. Mamy 400 metrów zrobione jak na razie, więc jest dobrze. Niewiele więcej przed nami. No żartuję. Ponad 2 km przeszliśmy i idziemy dalej. Ale okoliczności przyrody są piękne, więc można spacerować. Zwana przez tutejszych mieszkańców pierdziawką. Pobiwakowali. Jadą. A na ten ponton zarobi. Vanlife'erzy, cholera jasna. No dobra. Przyjemności w takim razie. Wyprowadzimy jeszcze kampera. Bez problemu wyjechał. Zacząłem pakowanie, bo to dzień ostatni. Namiot jest opróżniony. I teraz zaczyna się origami i układanie wszystkiego w odpowiedniej kolejności, w odpowiedni sposób w bagażniku, żeby się zmieściło. Namiot spakowany, aż sam nie wierzę, że udało mi się go upchać tam i zamknąć tą torbę, bo przywiozłem go tutaj otwartego. Pobyt w windudze się kończy. Obóz zwinięty. Nawet nieźle mi poszło pakowanie. I tak się kończy urlop. Dwutygodniowy. Ostatni rzut oka na jezioro. Spacer na molo. Czy na pomost.